Chwileczkę. Pan Patryk Mazur, syn Jana, zgadza się? Witam w sądzie ostatecznym numer 5. Proszę bardzo, pan pozwoli tutaj do mnie. Proszę bardzo. Dmuchamy. Ale chyba... To chyba musi być jakaś pomyłka. Nie pomyłka. Procedura. No, dmuchamy. No, nie jest dobrze. Trzeba będzie zważyć sumienie. Piekło. Wieczne potępienie. Co? Mamy tutaj pańskie akta. Bardzo obciążające zdjęcia. Notoryczne używanie prezerwatyw. No jak inaczej? Pijaństwo. No dobra. Przeklinanie. Niezapłacone mandaty. Dobra, to mi sami ściągnęli skąd. I na koniec jeszcze... A ta lista nie ma końca. No i jeszcze teraz zważyliśmy pańskie sumienie. Warto było? Ja cię pierdolę. No przecież skąd miałem... Niech pan nie pogarsza swojej sytuacji. No i co? Nic się już nie da zrobić? Nic? Cokolwiek, nie wiem, jakiś kurs doszkalający albo... Albo czyściec. O, czyściec jest super. Niech mi pan wyśle do czyścia. Obawiam się, że... Już się nic nie da zrobić. Musimy kończyć. Otwieram rozprawę sądu ostatecznego. Będzie rozpatrywana sprawa pana Patryka Mazura oraz jego uczynków za życia doczesnego. Proszę wstać. Po zapoznaniu się z dowodami oraz rachunkiem sumienia skazuje się Patryka Mazura na wieczne potępienie, przypalanie ogniem oraz średniowieczne tortury. Na wieki wieków. Amen. Moment. Proszę bardzo. Tutaj ma pan karteczkę. Proszę wziąć tę karteczkę, udać się do drzwi i spodziewamy w dół. Dlaczego tutaj jest napisane? Co tu robisz? Zagubiłeś się? Nie wiem, idę do piekła i te schody nie chcą się skończyć. To piekła na dół. Pokaż mi kartę. Zgadza się. Samobójstwo na dół. Ale jakie samobójstwo, kiedy to był wypadek? Chodź za mną. Proszę wyjść. Miał pan zejść schodami w dół.
Mam wniosek o ponowne rozpatrzenie. Jak to? Proszę mi to dać. No ale nie mogę przyjąć tego bez różowego zaświadczenia WZA. Dobra. A wyznanie winy i świadectwo ostatniej powiedzi? Dobrze. Rozumiem, że w dwóch kopiach kolorowych. Świadectwo wierzchołkowe też pan posiada? Oczywiście. Wobec tego nie mam innego wyjścia, jak ponownie rozpatrzyć pańską sprawę. W świetle nowych dowodów wskazuje pana na wieczne potępienie zawieszenia. Proszę, oto pańska przepustka do wieścia. Stąd jest tylko w górę, Patryku.